Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek trzeci. Kalabria. Taras, listy i książka. Słysząc Kalabria, większość pewnie myśli od razu mafia lub ndrangheta. I nie ma w tym nic dziwnego, zwłaszcza teraz, kiedy właściwie na naszych oczach odbywa się historyczny i największy dotąd we Włoszech proces mafii, pochodzącej właśnie z tego uroczego i pełnego pięknych krajobrazów regionu, do którego z pewnością mafia zupełnie nie pasuje. A jednak, na ławie oskarżonych zasiada ponad 300 mafiozów, co jest naprawdę szokującą liczbą, chociaż właściwie uzasadnioną, ponieważ kalabryjska 'ndrangheta jest największą i najpotężniejszą mafią we Włoszech. Tak sobie myślę, że włoska przestępczość zorganizowana nadaje się właściwie na osobną serię w ramach tego podcastu. Dlatego dzisiejszy odcinek z Kalabrii poświęcę zupełnie innej, niezwiązanej z mafią sprawie, ale jeśli będziecie mieć ochotę, to powstanie seria, która będzie dotyczyć tylko przypadków kryminalnych powiązanych z przestępczością zorganizowaną z Italii. Dajcie mi oczywiście znać, jeśli taka seria byłaby dla Was interesująca. Zanim zacznę, jeszcze taka mała dygresja. Mimo że tak naprawdę znałam już sporo spraw kryminalnych z Włoch, to jednak, szczerze mówiąc, im bardziej wgłębiam się w każdą konkretną sprawę, tym bardziej tak naprawdę jestem zaskoczona ilością zwrotów akcji i tropów oraz tak naprawdę bardzo często niezrozumiałymi dla mnie ruchami osób prowadzących sprawę. Z perspektywy laika, czy w ogóle z perspektywy osoby, która się nawet interesuje takimi sprawami kryminalnymi, ale gdzieś tam stoi jednak z boku, policja często wydaje się pracować dość nieudolnie. Jednak myślę, że nie powinno się robić z tego reguły, ponieważ my, jako bierni obserwatorzy, a do tego już po czasie, nie mamy mimo wszystko wystarczającej ilości informacji, aby tak jednoznacznie osądzać przebieg śledztwa ze strony osób, które je prowadziły. Tak czy inaczej, chciałam powiedzieć, że włoskie sprawy naprawdę należą do tych, które bardzo często mogłyby wręcz posłużyć za materiał na niezłą książkę. A już naprawdę nie mam pojęcia, co oni mają z tym wysyłaniem anonimowych listów. Jak pamiętacie, w zeszłym odcinku, w odcinku numer 2, była tam kwestia dwóch listów, które zostały wysłane przez anonimowych nadawców. I tutaj kolejna sprawa, w której takowe listy również się pojawią. No i myślę, że to mógłby być temat do zbadania. Anonimy we włoskiej kryminalistyce, czy coś podobnego. Ale przechodząc do rzeczy. Tym razem z Basilicaty przenosimy się do sąsiedniej Kalabrii. Zajmuje ona sam czubek włoskiego buta, czyli jest to tak naprawdę samo południe Włoch. Od Sycylii oddziela ją cieśnina messyńska. Jest to o tyle ciekawy region, że w czasach antycznych był to punkt, w którym krzyżowały się szlaki handlowe pomiędzy wschodem a zachodem. I właściwie do dziś ślady tego skrzyżowania się kultur i wpływów przeróżnych narodów są widoczne w przechowywanych na tych terenach skarbach sztuki, czy w starych kościołach, różnych średniowiecznych zaułkach, których nie brakuje właściwie w całych Włoszech, a tutaj już szczególnie. W Muzeum w Reggio Calabria można na przykład obejrzeć bardzo znane brązy z Riace. Są to datowane na V wiek przed naszą erą dwie greckie rzeźby, które przedstawiają dwóch nagich wojowników. Co bardzo ciekawe, zostały one właściwie odkryte przypadkowo w 1972 roku przez mężczyznę, który sobie nurkował u wybrzeży Riace. Jest to taka miejscowość w prowincji Reggio Calabria, właśnie w Kalabrii. Prawdopodobnie rzeźby te na dno trafiły w wyniku sztormu, który przydarzył się, kiedy były transportowane na statku. Więc tak naprawdę kto wie, jakie jeszcze cuda skrywają Morza Jońskie i Tyreńskie, które opływają Kalabrię. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to całkiem niezły kierunek dla poszukiwaczy skarbów, zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych. A skoro morza, to też i oczywiście morskie bogactwa, jakimi są ryby, różne mięczaki i skorupiaki. Przyrządza się tu często rybę o nazwie sztokwisz oraz miecznika.
a popularnym warzywem są bakłażany. I chociaż kuchnia kalabryjska oryginalnie była kuchnią biedoty tak naprawdę i wywodziła się z terenów typowo rolniczych, wiejskich, to teraz z całą pewnością nie można jej zarzucić braku urozmaicenia czy nudy. Bowiem regionalnych słodyczy, wędlin, serów i win jest tu dosłownie w bród. We Włoszech chyba zresztą nie uświadczymy regionu, w którym kuchnia byłaby w jakiś tam sposób traktowana po macoszemu, bo jedzenie jest z całą pewnością ważną częścią włoskiego życia i włoskiej kultury. Stolicą Kalabrii, czyli takim najważniejszym miastem, jest Catanzaro, ale my dzisiaj przeniesiemy się do Reggio Calabria. Jest to miasto położone tuż obok cieśniny messyńskiej, liczy sobie około 200 tysięcy mieszkańców, czyli jest mniej więcej wielkości naszych Gliwic, Rzeszowa lub Kielc. Cofamy się do roku 2012 i w tym właśnie roku, w naszej opowieści, mieszka tu dziewczyna, która nazywa się Madalina Pawlow. Urodziła się ona 9 sierpnia 1991 roku w mieście o nazwie Magalia, na terenie Rumunii. Jest więc z pochodzenia Rumunką. W 2012 roku ma 21 lat, ale od najmłodszych lat, a konkretnie od roku 98, żyje we Włoszech. Mama dziewczyny, Gabriella Agafia Cutulencu, przeniosła się do Reggio Calabria 26 lat wcześniej, a miasto to zostało domem zarówno dla niej, jak i dla jej dzieci, które właściwie są już zasymilowanymi Włochami. Madalina ma rodzeństwo, siostrę Elenę oraz dwóch braci. Pierwszy z nich to Gigi, a drugi Jonel. Był również młodszy brat Florian, ale niestety zmarł on z powodu choroby, nie wiem jakiej, nie było żadnej informacji na ten temat, kilka lat wcześniej, kiedy miał 9 lat. Madalina jest spokojną, rozsądną dziewczyną. Studiuje na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu w Messynie, ale, co ciekawe, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę tego podcastu, marzy o tym, żeby zostać kryminologiem i planuje przenieść się niedługo na Wydział Prawa w swoim rodzinnym mieście w Reggio Calabria. Oprócz tego dziewczyna pracuje w pizzerii przy Corso Vittorio Emanuele. Według matki nie przepada ona za imprezami, jej grono znajomych też raczej nie jest zbyt pokaźne. Ma raptem dwie przyjaciółki, jakiegoś tam ex-chłopaka. Natomiast wszystkie inne źródła podają, że dziewczyna właśnie jest bardzo towarzyska, utrzymuje przeróżne znajomości i jest bardzo lubiana, ma bardzo szerokie grono znajomych. Właściwie nie byłby to pierwszy raz, kiedy rodzice tak nie do końca orientują się w życiu swojego dziecka. W każdym razie Madalina jest również taką bardzo pogodną dziewczyną, optymistycznie nastawioną do świata, no i jak to w jej wieku, ma przeróżne plany na przyszłość. Jest bardzo ładna, uśmiechnięta, ma kasztanowe włosy i zielone oczy. Zazwyczaj staram się Wam opisywać wygląd osób, o których opowiadam, których dotyczy dany odcinek, ale absolutnie nie dlatego, żebym uważała, że ma to jakieś w ogóle znaczenie dla sprawy czy ogólnie, ale wydaje mi się po prostu, że w ten sposób trochę bardziej przybliżamy się do tej danej osoby. Możemy sobie ją jakoś wyobrazić w taki bardziej konkretny sposób, a nie tylko jako abstrakcyjnego bohatera artykułu z kroniki kryminalnej. Z tego, co mówią źródła, Madalina również miała jakieś problemy w domu, ponieważ jako osoba jeszcze niepełnoletnia była pod opieką naszego odpowiednika kuratora czy też opiekuna rodziny. Natomiast gdy osiągnęła tę pełnoletność, przeprowadziła się do swojej siostry Eleny, która, jak zakładam, była od niej starsza. Była zresztą ona chyba córką matki z poprzedniego małżeństwa. Natomiast nie dotarłam do informacji, dlaczego właściwie tak się działo. Czy matka nie dawała sobie rady z opieką? Czy chodziło o jakieś kwestie finansowe? Czy może jakieś jeszcze inne sprawy? Nie wiem tego. Mama Madaliny ma takie wspomnienie związane z wrześniem 2012 roku, czyli z miesiącem, w którym tak naprawdę widziała swoją córkę i słyszała po raz ostatni. Powiada o tym, że około 8:30 rano na początku września jechała sobie samochodem ze swoim synem Gigim
i synową Wioriką w okolicach Piazza Garibaldi, właśnie w Reggio Calabria. Zauważyli przed sobą auto Eleny, tej córki starszej Gabrieli, więc zatrąbili i zatrzymali się, aby się przywitać. Z Eleną była też Madalina. Tak jak mówiłam, jakiś czas wcześniej przeprowadziła się ona do siostry i mieszkały razem. Wszyscy się przywitali i pocałunkiem w policzek, uściskiem zaczęli rozmawiać. Mama zapytała Madalinę o to, co u niej słychać i jak jej idzie w pracy. Kiedy już się pożegnali i Gabriella wracała do auta, Madalina jeszcze krzyknęła za nią, wymachując otwartym portfelem. A w portfelu za przezroczystą okładką było nowe prawo jazdy, które dopiero co udało jej się zdobyć. Gabriela była wzruszona i bardzo dumna z córki. Opowiada, że ponownie się pocałowały i objęły, a Madalina powiedziała coś w stylu: mamo, nie płacz, za kilka dni masz urodziny i to jest moja niespodzianka dla ciebie. I dla Gabrieli jest to niestety ostatnie wspomnienie jej córki i ostatnie słowa, jakie od niej usłyszała. Nadchodzi 21 września 2012 roku. Madalina kończy swoją zmianę w pizzerii o godzinie 15. Następnie idzie do baru, aby spotkać się ze swoim byłym chłopakiem. I spędzają oni ze sobą czas aż do 17:45. Nie ma o tym żadnej informacji, ale podejrzewam, że po prostu się przyjaźnią, czy utrzymują kontakt, jakąś taką luźną znajomość pomimo rozstania, co nie jest wcale takie rzadkie. Po spotkaniu chłopak idzie do pracy i zostaje tam aż do późnego wieczora, co zostało zresztą potem potwierdzone i udokumentowane. Tego popołudnia Madalina dzwoni także do swojej przyjaciółki Pauli, która mieszka w Neapolu. Opowiada jej, że zamierza wkrótce zrealizować swoje największe życiowe marzenie, a mianowicie przeprowadzkę do Australii. O tym wam opowiem jeszcze nieco później. Z tych planów jednak, jak się pewnie domyślacie, niestety nic nie wyjdzie. Kolejna zmiana Madaliny w pizzerii, tego feralnego, jak się okaże, dnia, miała zacząć się o 19, czyli najpierw skończyła pierwszą zmianę o 15, spotkała się z chłopakiem, zadzwoniła do tej przyjaciółki z Neapolu i miała wrócić do pracy na 19. Dziewczyna jednak nie zjawiła się w pracy i odnaleziono ją dopiero około 21:30, leżącą na asfalcie w okolicach budynku przy Via Bruno Buozzi 5F. Śmierć Madaliny, jak stwierdzono, nastąpiła z powodu upadku z dużej wysokości. Spowodowało to oczywiście mnóstwo obrażeń na całym ciele. Jeden but i jedna skarpetka leżały w dość dużej odległości od ciała, natomiast w okolicach miejsca upadku dziewczyny znaleziono kilka należących do niej rzeczy, a mianowicie torebkę, w której był telefon komórkowy i portfel, oraz kilka innych drobiazgów, takich jak na przykład mała karteczka z napisem Via Bruno Buozzi. Tak jakby ktoś chciał zapisać sobie na przykład adres na takiej kartce. I ta karteczka była w kieszeni Madaliny. Był tam również klucz otwierający drzwi na taras budynku. Co bardzo ciekawe, jak wyniknęło z rozmów już po fakcie z mieszkańcami tego konkretnego budynku, Madaliny nikt tam nie znał, ani nikt nigdy wcześniej jej nie widział. Nie wiadomo również, w jaki sposób ona się w ogóle dostała do środka budynku, ponieważ ten klucz, który miała przy sobie, otwierał tylko drzwi na taras zewnętrzny, a nie do wewnątrz, tak jakby do środka, gdzie są przejścia do mieszkań. Tam się nie mogła dostać, mając tylko ten klucz. Adwokat rodziny Madaliny, którego już zatrudnili, żeby reprezentował ich interesy po całej sytuacji, jak już zaczęło się śledztwo, właściwie pierwsza była kobieta, Giuseppina Jaria, to był pierwszy adwokat, natomiast kolejny po kilku latach, Antonio Petrongolo, wyjaśnił w 2016 roku, że tak naprawdę właściwie nie było wiadomo, czy ta karteczka była napisana jakby osobno, czy stanowiła integralną część z kluczami. Jak doszli do wniosku śledczy, mogła być ona od razu doczepiona do kompletu kluczy, a nie napisana na przykład przez Madalinę. Nie zmienia to jednak faktu, że nie ustalono, skąd dziewczyna miała te klucze. Oraz oczywiście nie pobrano próbki pisma z karteczki, na której był napisany adres. Ale dlaczego tak się stało?
Po pierwsze dlatego, że po przybyciu na miejsce zdarzenia śledczy stwierdzają od razu, że Madalina popełniła samobójstwo, rzucając się z szóstego piętra. Matka dziewczyny, Gabriella, oczywiście nie wierzy w tę wersję, nie chce się z nią wręcz pogodzić i razem z tą adwokatką pierwszą zatrudnioną przez rodzinę, Giuseppiną Jarią, naciska, aby nie zamykać śledztwa i prowadzić je w kierunku morderstwa. Tutaj jeszcze dwa słowa o adwokatach, ponieważ nie jestem pewna, jak to jest, czy jest jakaś różnica między Polską a Włochami, ponieważ w Polsce adwokat raczej kojarzy się z obrońcą, czyli osobą, która w sądzie broni oskarżonego, ale może też chyba być osobą taką reprezentującą interesy po prostu kogoś, nie jestem tego pewna, natomiast tu we Włoszech na pewno tak jest, że po prostu adwokat jest wynajmowany do reprezentowania interesów danej osoby. Nie musi ona być ani o nic podejrzana, ani oskarżona. Dlatego też po prostu rodzina Madaliny była reprezentowana przez adwokatów. Według matki było absolutnie wykluczone, aby Madalina mogła odebrać sobie życie. Oczywiście, jak wiemy z przeróżnych analiz psychologicznych i psychiatrycznych, bardzo często człowiek w depresji, który ma zamiar się zabić, jakby zupełnie tego po sobie nie pokazuje. Często zachowuje się zupełnie normalnie, a nawet wydaje się wesoły i zadowolony z życia. A w środku, wiecie, burza z piorunami. Matka jednak obstaje przy tym twardo, że samobójstwo córki jest zupełnie wykluczone i nie wchodzi w grę. Dziewczyna miała bowiem plany, studiowała, pracowała, chciała wyjechać do Australii, dopiero co zrobiła prawo jazdy, chciała zmienić kierunek studiów. I tak jakby no, nic nie zapowiadało tego, że mogłaby chcieć sobie coś zrobić. Nie było najmniejszego sygnału, nawet wzmianki, nic po prostu. Po ponad roku od zdarzenia śledztwo zostaje otwarte ponownie, ponieważ wcześniej już stwierdzono, że to było samobójstwo, zamknięto śledztwo, natomiast po naciskach matki i tej adwokatki zostało ono otwarte ponownie, tym razem w kierunku morderstwa. Na prośbę matki i adwokatki do sprawy włączył się również Crime Analyst Team. Jest to taka grupa ekspertów, w tym przypadku była koordynowana przez kryminolożkę Mary Petrillo, w skład której wchodzą różni specjaliści i których można, tak podejrzewam, po prostu wynająć na zasadzie tak jak prywatnego detektywa, żeby przeprowadził swoje po prostu prywatne śledztwo. No więc ta grupa ekspertów, koordynowana przez tę panią Petrillo, postanawia dokładniej przyjrzeć się pozycji, po pierwsze, w jakiej zostało znalezione ciało, oraz również zbadać dynamikę lotu. Udają się więc na szóste piętro budynku, skąd prawdopodobnie spadła dziewczyna. Ja właściwie nie wiem, skąd było od początku wiadomo, że chodziło o to szóste piętro, skoro nikt w tym budynku dziewczynę nie widział, ale tak podają wszystkie źródła, że na początku założenie było takie, że ona spadła z szóstego piętra. Teraz na tym szóstym piętrze, z którego miałaby się rzucić dziewczyna, nie wychodzi bezpośrednio na ulicę, ale jest tam jeszcze jakby rodzaj parapetu, a potem takiego wąskiego przejścia czy coś takiego, więc żeby dziewczyna mogła się rzucić w dół, musiałaby najpierw zrobić bardzo duży krok albo wręcz przeskoczyć nawet ten parapet. Technicy udali się również na czwarte piętro, na którym znajduje się kilka zamieszkanych w tym budynku apartamentów, ponieważ wnioskuję z tego, że nie wszystkie mieszkania tam były, no nie wszystkie były zajęte, może w niektórych były coś innego niż po prostu takie lokale mieszkalne, może jakieś tam się znajdowały gabinety, no na pewno się znajdowały gabinety, bo potem się okaże, że w tym bloku mieszka między innymi znany ginekolog, dwóch urzędników państwowych, więc może na przykład jakieś gabinety też tam były, czy różne inne biura. W każdym razie na tym czwartym piętrze na pewno były zamieszkane apartamenty. I według hipotezy tych właśnie ekspertów, Madalina niekoniecznie musiała spaść z tarasu szóstego piętra. Mogła równie dobrze wypaść z balkonu jednego z mieszkań na czwartym piętrze. I tak jak mówiłam już, tak się składa, że niektóre z tych mieszkań były zajmowane między innymi przez znanego w mieście ginekologa i dwóch urzędników państwowych.
Natomiast oni, zapytani o to, czy cokolwiek tamtego wieczora widzieli lub słyszeli, kategorycznie zaprzeczyli. Nie wiadomo też nic o tym, na przykład, żeby Madalina miała wizytę na przykład u ginekologa w tym budynku. Też nie zostało to absolutnie przez nikogo potwierdzone. I wydaje się to wszystko dziwne, zważywszy na to, że akurat lokatorzy tych mieszkań na czwartym piętrze nic nie widzieli i nie słyszeli, zważywszy na to, że było bardzo ciepło, wręcz upalnie, więc tak naprawdę przy uchylonych czy wręcz otwartych oknach nie było absolutnie możliwości nie usłyszeć żadnego hałasu czy nie zobaczyć spadającej dziewczyny na przykład. Natomiast, tak jak mówię, mieszkańcy budynku nabrali wody w usta, nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Oczywiście ze względu na wstępną hipotezę o samobójstwie, ciało Madaliny, które najpierw, przypomnę, leżało przez kilka godzin na asfalcie, nie zostało potem w ogóle zbadane. Nie pobrano z niego żadnych śladów, żadnych próbek. Zostało po prostu przewiezione do kostnicy i umyte. Tego wieczora, wieczora śmierci Madaliny, nikt nie zbadał również wnętrza budynku. Dopiero po naciskach matki i jej adwokatki, Giuseppiny Jari, postanowiono pobrać ślady biologiczne ze środka budynku. Jednak nie sądzę, że po tylu dniach, czy wręcz chyba po roku, wniosło to cokolwiek nowego do śledztwa. W każdym razie nie ma o tym żadnej wzmianki. W 2014 roku, a więc 2 lata po śmierci dziewczyny, Giuseppina Jaria wniosła o ekshumację zwłok, aby zbadać przyczynę śmierci. Ponieważ wyobraźcie sobie, że tego też nie ustalono. Nie zrobiono tego zaraz po zdarzeniu. Wtedy z jakichś przyczyn, w tym 2014 roku, wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, ale kolejny adwokat, Antonio Petrangolo, też zaczął zabiegać o ekshumację w 2017. Jednak nie mam żadnej informacji o tym, aby ta ekshumacja została przeprowadzona. Czyli podejrzewam, że tak się nie stało. W 2016 roku ten adwokat, Antonio Petrangolo, ujawnił, że na jednym z butów Madaliny były ślady lakieru, które też oczywiście nie zostały zbadane, ponieważ uznano, że na pewno pochodzą one z samochodu, na który dziewczyna spadła. Ponieważ o tym nie wspomniałam, ona została znaleziona na asfalcie, ale podobno było tak, że najpierw ona spadła na samochód stojący pod tym budynkiem, na jakiegoś Fiata i z tego samochodu po prostu się stoczyła i dlatego została znaleziona na asfalcie. Tak więc uznano od razu, że na pewno te ślady lakieru są z samochodu, ale ten adwokat Petrangolo uważa, że ślady te absolutnie nie pasują do lakieru z tego samochodu. Oczywiście tego nie można już było później sprawdzić, bo samochód został pewnie zniszczony i dlatego od razu go zezłomowano. Jednak dla adwokata ten lakier bardziej wygląda na lakier z jednej z łodzi, których tam na nabrzeżu w mieście cumuje bardzo dużo. Oprócz tego w kieszeniach i nogawkach spodni Madaliny znaleziono też piasek. Zdaje się więc to potwierdzać teorię, że ona mogła być tego dnia gdzieś w pobliżu łódki albo na łódce i na pewno na plaży. Ponieważ akurat to zbadano. Zbadano ten piasek i ustalono, że on na pewno pochodził z tej plaży właśnie w mieście, tam gdzie cumują te łódki, która znajdowała się raptem 100 metrów od budynku, z którego dziewczyna spadła. Ale właściwie z kim ona mogła być na tej plaży i na łódce, czy w ogóle była z kimś i po co, tego do dzisiaj nie wiadomo. Według adwokata natomiast musi być po prostu osoba z kręgu znajomych Madaliny, która wie o tym coś więcej, ponieważ wydaje się naprawdę nieprawdopodobne, że nikt nie może powiedzieć nic więcej o ostatnich dniach Madaliny. Matka obawia się oczywiście, że dziewczyna mogła prowadzić podwójne życie, o którym nic nikomu nie mówiła. Ale mimo wszystko też mi się wydaje, że ktoś musiał być świadkiem jakiejkolwiek sytuacji, która mogłaby rzucić choć najmniejsze światło na to, co się wydarzyło 21 września. Ta sama sprawa, czyli nikt nic nie widział ani nie słyszał, dotyczy momentu wejścia Madaliny do budynku. Rossana Putignano z Crime Analyst Team, o którym Wam mówiłam, który się zajął tą sprawą Madaliny, dotarła do świadków, którzy w dzień zdarzenia brali udział w takim corocznym wyścigu Happy Run w Reggio Calabria.
I około 20:30 niektórzy z nich zaczęli dostawać wiadomości, że, cytuję, jakaś piękna dziewczyna popełniła samobójstwo lub została wyrzucona z okna. Podobno sama Madalina również miała brać udział w tym biegu. Co więcej, punkt, w którym rozdawano zestawy potrzebne do zarejestrowania się na bieg, wiecie, pewnie typu jakaś plakietka, smycz czy jakaś chustka, takie standardowe, ten punkt właśnie znajdował się zaledwie o 300 metrów od budynku, z którego spadła dziewczyna. I oczywiście nikt, kto tamtędy przechodził, a było to sporo osób, no bo to był taki dosyć duży bieg, tam na pewno kilkadziesiąt, kilkaset osób przeszło, żeby się na niego po prostu zapisać. W każdym razie nikt z nich nie widział, aby Madalina wchodziła do budynku. Dzień przed swoją śmiercią, dziewczyna, będąc u siostry, dostała jakiś telefon. Wydawało się, że nie chce rozmawiać przy Elenie, dlatego oddaliła się kawałek i powiedziała swojemu rozmówcy, że da znać później. I siostrze wydawało się, że ten, kto z nią rozmawiał, gdzieś zaprosił Madalinę. Ale dziewczyna odrzuciła tę propozycję i spędziła wieczór w towarzystwie siostry po prostu. Ale siostra też nie wie, kto to mógł być, bo Madalina nic jej na ten temat nie powiedziała. Ale nie wiem, czy ją wypytywała, czy po prostu jakby no, porzuciła temat, chciała uszanować jej prywatność. Nie mam pojęcia. W każdym razie nie wiadomo, kto to był, kto do niej dzwonił. W grudniu 2016 roku do rzymskiego biura adwokata rodziny Madaliny, tego Antonia Petrongolo, przychodzi, uwaga, uwaga, skądś już to znamy, anonimowy list. Nie został on jednak wysłany pocztą, ale wrzucony bezpośrednio do skrzynki. We Włoszech zresztą, tak jak i u nas, na drzwiach, czy furtkach domów, czy mieszkań, często są montowane takie skrzynki pocztowe, do których bezpośrednio można wrzucać korespondencję. I z takiej właśnie skrzynki skorzystała anonimowa osoba, która napisała swoją wiadomość na zwykłej białej, złożonej na czworo kartce. Ale co było w tym liście? Przede wszystkim wskazówki i informacje dające dość jasno do zrozumienia, że wypadek Madeliny tak naprawdę nie był wypadkiem, ani tym bardziej samobójstwem, ale morderstwem. Przetłumaczyłam wam cały list, który zresztą jest dostępny w internecie, po włosku oczywiście, i brzmiał on tak. Panie adwokacie, piszę ten list, aby przekazać panu pewne informacje dotyczące sprawy Madaliny. Nie chcę już dłużej ukrywać i mieć na sumieniu rzeczy, o których wiem. Madalina zaczęła relację z mężczyzną dużo od niej starszym. Ma on związki z budynkiem. Chodzi tu oczywiście o budynek, z którego dziewczyna wypadła. Spotykał się z Madaliną w jednym z mieszkań w tym budynku. Madalina nie chciała już się dłużej ukrywać i planowała go zostawić, jeśli nadal będzie utrzymywał ich związek w tajemnicy. Powie o wszystkim, jeśli on się nie zdecyduje. Mężczyzna ten jest dużo od niej starszy. Nie chce, aby ktokolwiek się o nim dowiedział. Ma rodzinę i interesy. Zwłaszcza interesy. Wszyscy uważają go za porządnego człowieka. Jest poza podejrzeniami. Ma ciemny kolor skóry, dość szczególną twarz i jest w średnim wieku. Znam wszystkie te szczegóły, ponieważ ja i Madalina byłyśmy przyjaciółkami. Miałam nadzieję, że dotrzecie do prawdy, ale lata mijają. Przyjaciółka. No i teraz właśnie o co chodzi. Kim może być mężczyzna, który ma ciemny kolor skóry i dość szczególną twarz? Przyznacie, że to jest raczej taka, no, ciekawa charakterystyka. Jeśli faktycznie taka osoba miałaby jakiś kontakt z Madaliną, ktoś o ciemniejszym kolorze skóry, czy nawet czarnoskóry, bo to nie jest dokładnie napisane w tym liście, jest po prostu podane, że ciemny kolor skóry, no to myślę, że na pewno byłoby to w jakiś tam sposób zauważalne. Natomiast o nikim takim nikt nic nie wie. Pamiętacie, jak wspominałam o tym, że Madalina marzyła o przeprowadzce do Australii? Nie były to już jednak tylko mrzonki, ale naprawdę realne plany. Gromadziła już ona niezbędne dokumenty, chciała tam zacząć nowe życie. Zostałaby zapewne ciepło przyjęta przez dużą społeczność kalabryjską, która od lat żyje w Australii i bardzo chętnie pomaga przybywającym tam mieszkańcom swojego rodzinnego regionu.
O co jednak jeszcze chodzi z tą Australią? Crime Analysts Team niemal równo 8 lat po śmierci Madaliny natknął się na pewną książkę. Według nich książka ta może mieć szczególne znaczenie dla sprawy, ponieważ wydaje się, że dziewczyna była do niej bardzo przywiązana. A poza tym były w niej inicjały. No ponieważ pewnie jak się domyślacie, książka ta została znaleziona w rzeczach Madaliny. I nie wiadomo, kto jej ją dał i kiedy, od kogo ją miała, czy ją od kogoś pożyczyła, czy ją od kogoś dostała. Też nie mam pojęcia, dlaczego dopiero 8 lat po śmierci dziewczyny, czyli tak naprawdę w 2020 roku, oni dopiero odkryli tę książkę. Skąd ona się tak naprawdę wzięła? Czy, nie wiem, czy wcześniej były te rzeczy Madaliny przeszukiwane, ale nikt nie pomyślał, że to może być coś ważnego? Czy po prostu... Nie wiem, no nikt tego nie znalazł i dopiero 8 lat po śmierci przy kolejnym jakimś tam przeszukiwaniu rzeczy nagle stwierdzili, że o, jest coś, co może rzucić światło na sprawę. Są tam inicjały, może inicjały należą do osoby, która na przykład w tym budynku wtedy spotkała się z Madaliną, czy do kogoś, kto może cokolwiek powiedzieć o tym, co ją spotkało. Jednak niestety do niczego tak naprawdę to nie doprowadziło. Jedyne co wiadomo, że książka ta nosi tytuł Lettera a mio figlio sulla felicità, czyli list do mojego syna o szczęściu, a jej autorem jest Sergio Bambaren, Australijczyk urodzony w Peru. Książka jest zbiorem listów do syna, a Australia jawi się w nich jako taka metafora innego, lepszego życia, ale nie takiego, w którym fortuna i bogactwo są najważniejsze i są celem samym w sobie, ale raczej to bogactwo i spełnienie duchowe jest przede wszystkim tutaj na piedestale. I poszukiwania osoby, która podarowała tę książkę o Madalinie, bo takie właśnie jest założenie, że ktoś tę książkę jej dał, nadal trwają. I tak jak wam powiedziałam, powiem szczerze, nie mam pojęcia, nie zostało tu nigdzie podane, gdzie w ogóle i w jaki sposób oni znaleźli tę książkę i dlaczego nie znaleźli jej od razu po śmierci dziewczyny. W tej sprawie, podobnie jak w sprawie z odcinka drugiego, jak pewnie zauważyliście, jest mnóstwo niejasności, dziwnych wydarzeń, no i jakżeby inaczej, anonimowych listów, ponieważ oprócz listu, który dostał ten adwokat rodziny od tajemniczej przyjaciółki w 2016 roku, był też inny list, również anonimowy, wysłany w roku 2013 do siostry Madaliny, Eleny Sabadak. Wysłano go z jakiegoś urzędu pocztowego w jednym z miast północnych Włoch, ale nie podano w jakim mieście. O istnieniu tego listu poinformowała natomiast swoją adwokat mama Madaliny i zamknięta, w ogóle nieotwarta korespondencja została przekazana śledczym przez ową adwokat, wspomnianą już wam kilka razy Giuseppinę Jarię. Również treść tego listu, z tego co mi wiadomo, nie została podana do publicznej wiadomości. Co więcej, w tym samym czasie, co przekazanie tego listu, miało miejsce włamanie do komputera adwokatki, ale nie ustalono, czy mogło mieć ono związek ze sprawą Madaliny. Wracając jeszcze do rodziny Madaliny, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, co się działo w tej rodzinie, ale chyba było to coś niepokojącego, ponieważ, tak jak mówiłam, Madalina jako nieletnia była pod opieką kuratora rodzinnego, czy tam opiekuna rodziny, potem zamieszkała ze swoją siostrą, ojca w ogóle nie ma na tym obrazie, w każdym razie żadne źródło nic o nim nie wspomina. I co dziwne, w 2014 roku, czyli 2 lata po śmierci Madaliny, Gabriella, matka Madaliny, zgłasza zaginięcie swojej drugiej córki Eleny. Dobrze słyszycie. Po śmierci Madaliny Gabriella postanowiła wrócić do rodzinnego miasta w Rumunii. Myślę, że po to, aby uciec od przykrych wspomnień, ponieważ jak można się spodziewać, właściwie każde miejsce w Reggio Calabria mogło jej przypominać zmarłą córkę. Tak więc w 2014 roku Gabriella mieszka w Magali, w tym swoim rodzinnym mieście w Rumunii, ale wydaje mi się, że reszta jej dzieci mieszka nadal w Reggio Calabria. I nie jestem też pewna, ponieważ nigdzie nie ma o tym wzmianki, czy to zaginięcie zgłasza ona osobiście, czy przez telefon,
W każdym razie, kiedy karabinierzy kontaktują się z Eleną, tą córką starszą, ta jest mocno zaskoczona zgłoszeniem. Tłumaczy im, że z matką już od dawna nie utrzymuje żadnych kontaktów, ale żyje i zarówno ona, jak i jej dzieci, a wnuki Gabrieli mają się dobrze. Cała sytuacja jest dość nietypowa i jednocześnie myślę, że przykra, ponieważ Elena z jakichś powodów, i oczywiście ma do tego prawo, zrywa kontakty z matką, a ta pewnie, nie mogąc się z tym pogodzić, chwyta się różnych metod, aby dotrzeć do córki. Zważywszy na to, że straciła już dwoje dzieci, Floriana i Madalinę, na pewno utrata trzeciego, mimo że nie w taki sposób ostateczny i nieodwracalny, musiała być dla niej dużym ciosem. Nurtuje mnie też sama Gabriella. Z jakich powodów Madalina nie mieszkała z nią, dlaczego miała kuratora i skąd zerwanie kontaktów Eleny z matką? Być może, a nawet myślę, że na pewno, nie ma to związku bezpośredniego ze śmiercią Madaliny, ale na pewno jest to interesujący aspekt całej sprawy. Poza tym pokazuje, jak często w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia wychodzą na jaw przeróżne, nie zawsze fajne i miłe sekrety rodzinne. No cóż, jeśli myśleliście, że anonimowe listy i książka z inicjałami to jedyne dziwaczne aspekty tej sprawy, to niestety nie. Ponieważ jest jeszcze karta do gry w pokera z wizerunkiem Jokera. Ktoś zostawił tę kartę na grobie Madaliny, jakiś czas po śmierci, z dołączoną karteczką, na której przeprasza ją, że nie zdołał jej chronić. Dokładnie tak jest tam napisane. Przepraszam, że nie zdołałem cię ochronić. I podpis Joker. No i oczywiście nie wiadomo, kim ta osoba była. Nie mam oczywiście też pojęcia, czy pobrano z tej karty jakiekolwiek odciski palców, czy ślady. Kto mógł zostawić tę karteczkę? Czy był to, nie wiem, może eks-chłopak Madaliny, który w ten sposób jakoś ją przeprasza, że nie zdołał jej pomóc? Może ktoś z jej przyjaciół, może ktoś z rodziny, ale dlaczego w takim razie się nie ujawnił, skoro nie jest podejrzany, skoro, nie wiem, naprawdę, ciężko powiedzieć. Według pracownika Crime Analyst Team, osoby, które zajmowały się śledztwem w sprawie Madaliny, otrzymywały też przeróżne groźby. I nie tylko te osoby z tego właśnie teamu ekspertów, ale też dziennikarze piszący o sprawie, ten konsultant rodzinny, który wcześniej opiekował się dziewczyną. I to faktycznie w jakiś tam sposób pozwala też mieć podejrzenia i przypuszczać, że dziewczyna nie popełniła samobójstwa, ale do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. W 2019 roku, z tego co mi wiadomo, śledztwo było jeszcze w toku. Ono tam w ogóle na przestrzeni lat kilka razy miało być zamykane, ale ta matka bardzo mocno zawsze walczy o to, żeby jednak dociec do prawdy. Jest założona przez nią strona na Facebooku, często udziela wywiadów, w których właśnie opowiada o Madalinie i o tym, że się nie podda, dopóki nie pozna prawdy o jej śmierci. Tak więc kilka razy, tak jak wspomniałam, to śledztwo miało być zawieszone. Potem były te protesty matki, jej adwokatów, najpierw tej Giuseppiny, potem Antonia i wreszcie jakoś wywalczyli to ponowne otwarcie śledztwa. Było ono jeszcze otwarte w 2019 roku, natomiast nie wiem, jak jest teraz. Nie znalazłam informacji, żeby było ono zamknięte. W każdym razie nie ma żadnych nowych informacji w tej sprawie. Zróbmy teraz krótkie podsumowanie. Dziewczyna spada z budynku, w którym podobno nigdy wcześniej nie była. Żaden z lokatorów jej tam nie widział ani nie znał. Skądś miała klucze na taras, ale nie do wnętrza budynku. Nie jest również jasne, czy spadła z okna któregoś z mieszkań na czwartym piętrze, czy z tarasu na szóstym. Spadła na samochód stojący pod budynkiem, który bez żadnych analiz i pobrania śladów został zezłomowany. But i skarpetka leżały bardzo daleko od ciała, co podobno jest nietypowe. Ja nie wiem dlaczego, tak więc jeśli ktoś ma większe pojęcie, to proszę o komentarze. Nie pobrano też żadnych śladów ani z ciała, ani z miejsca upadku, ani z wnętrza budynku. Dziewczyna w kieszeniach i nogawkach spodni miała piasek, a na bucie ślad lakieru, mogącego pochodzić z którejś z łódek, które licznie cumowały na nabrzeżu niedaleko budynku. Od razu przyjęto wersję o samobójstwie.
Dlatego też nie zrobiono sekcji zwłok ani nie ustalono przyczyny śmierci. Wersja ta po około roku pod naciskiem matki i adwokatów matki została jednak odrzucona i śledztwo zaczęło być prowadzone w kierunku udziału osób trzecich. Dziewczyna marzyła o przeprowadzce do Australii i miała książkę australijskiego autora, która z jakichś powodów, też nie jest to podane, co pozwala tak w ogóle przypuszczać, ta książka była bardzo dla niej ważna i prawdopodobnie od kogoś ją dostała. Są w niej inicjały, które nikomu nic nie mówią. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że może to była zupełnie przypadkowa książka, na przykład wypożyczona skądś albo od kogoś i te inicjały po prostu tam były już wcześniej, nie mają żadnego związku z Madaliną. Ale nie wiem. Oprócz tego do adwokata matki i siostry Madaliny przyszły dwa anonimowe listy sugerujące, że dziewczyna została zamordowana. Jeden list jest, jego treść jest znana i tam wyraźnie jest napisane, że chodzi o mężczyznę, który był dużo starszy od Madaliny, miał swoją rodzinę, miał szczególną twarz i ciemną skórę i jakieś bardzo duże interesy. Natomiast drugi list jest, jego treść jest nieznana w internecie, także nie wiem, co tam konkretnie było, ale podobno też wskazówki co do tego, że śmierć Madaliny była morderstwem. Z kolei na grobie dziewczyny znaleziono kartę z wizerunkiem Jokera i wiadomość, w której ktoś ubolewa nad tym, że nie zdołał dziewczyny ochronić. Tak jak powiedziałam, autopsji nie przeprowadzono, przyczyny śmierci nie ustalono, a ciało, mimo na pewno dwóch wniosków, o których wiem, złożonych do sądu, nie zostało ekshumowane. Matka Madaliny wróciła do Rumunii, ale nadal nie ustaje w wysiłkach, aby dociec prawdy. I co o tym wszystkim myślicie? Ja szczerze mówiąc nie jestem w ogóle przekonana do wersji o samobójstwie, ponieważ tak naprawdę nic tu nie potwierdza tej hipotezy. Dziewczyna była lubiana, szczęśliwa, miała swoje plany, nigdy się podobno nikomu na nic nie skarżyła, pracowała, studiowała, chciała wyjechać. No jakby nic tutaj nie wskazuje na to, że mogła chcieć targnąć się na swoje życie. Chociaż tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo często nie jest to takie proste. Często te różne dramaty ludzkie są tak skomplikowane, że na pierwszy rzut oka absolutnie nie widać po danej osobie, że może ona przeżywać jakąś wewnętrzną burzę. Natomiast bardzo możliwe, że Madalina faktycznie nawiązała jakąś relację, która z różnych powodów musiała po prostu ukrywać. Z jednego z tych anonimów wynika, że mógł to być dużo starszy od niej mężczyzna, może wysoko postawiony, który miał rodzinę, i może właśnie ten romans z dziewczyną zrobił się dla niego po prostu niewygodny. Może upadek Madaliny był wynikiem kłótni i działania w afekcie. Wtedy jakby ten upadek z balkonu, z mieszkania może miałby sens tak naprawdę. Pokłócili się, on ją na przykład, nie wiem, mocniej popchnął, nie chciał może tego zrobić i był to wypadek, przestraszył się konsekwencji, uciekł, nie mam pojęcia. Bardzo mnie też zastanawia fakt, że żadna z bliskich przyjaciółek dziewczyny, a wszystkie źródła podają, że jednak Madalina była bardzo towarzyską osobą, miała konkretne grono znajomych, miała bliskie przyjaciółki, tę Paulę z Neapolu, inne dziewczyny, które też wywiadów później udzielały, wypowiadały się na temat Madaliny, o tym, jaka była wspaniała, fajna, że tak bardzo im jej brakuje, że była taką dziewczyną, która wszystkich zarażała uśmiechem. I tak naprawdę żadna z tych jej bliskich przyjaciółek, którym ona się musiała chyba zwierzać, nie może nic powiedzieć na ten temat. Wydaje się to naprawdę niewiarygodne, że żadna z nich nawet niczego się nie domyślała, ani nic nie widziała. A może też dziewczyna była faktycznie taka dyskretna, może nawiązała jakąś relację, która no, wiedziała z góry, że jest skazana na jakieś tam może niepowodzenie albo musi być ukrywana. I dlatego po prostu naprawdę absolutnie nikomu o tym nie powiedziała. Na pewno mogło tak być, jest taka szansa na pewno. W każdym razie jest to kolejna zagmatwana, dziwna sprawa, w której mimo dość oczywistych wniosków co do powodu śmierci dziewczyny, żadna osoba nie dostała nawet statusu podejrzanego, nie mówiąc już o oskarżonym.
Jest to bardzo przykre, że młoda, pełna energii, lubiana dziewczyna, która miała tyle planów, straciła życie tak nagle i nikt nie został za to pociągnięty do odpowiedzialności. Naprawdę, im więcej czytam o włoskich sprawach, tym częściej znajduję właśnie takie przykre, nierozwiązane i zagmatwane przypadki. Ale zobaczymy, jak będzie następnym razem. W czwartym odcinku poznacie historię z kampanii